kanale dzisiaj będzie vlog. Myślę, że to będzie taki daily vlog, ponieważ nie wiem zbytnio, co się w tym dniu wydarzy. Fajnie się ludzie obracają. Dobra, przezwyciężam. I co? Zarobiłam koszyk Rossmana, bo jestem dopiero co po pracy, zrobiłam zakupy. Zaniesiemy to do samochodu. A jak zaniesiemy do samochodu, to wracamy z powrotem i robimy dzisiaj z moim bratem Dawidem, operatorem dzisiaj, jakiś shopping, tak? Ze mną. Tak, robimy jakiś shopping, także... Tell me what you have to go and drive me so crazy. Aktualnie czuję się, powiem wam, jak gwiazda, ponieważ mój brat jak nagrywa i to naprawdę nie nagrywa tak, że wiecie, ma wyciągniętą mega rękę, tylko tak w miarę dyskretnie, to ludzie się na mnie patrzą, jak po prostu jakbym była jakąś gwiazdą, celebrytką. Śmiesznie. Dobra. Może tak przywłaszczyć ten koszyk? Nie, no nie. Dobra. A jakbyś tak, wiesz, do biedry na przykład z takim koszykiem wpadła? Kupiłam sobie takie puszki w Rossmanie, one są teraz na promocji za 14,99. Takie same dostaniecie w Agata Meble. Słuchajcie, ze mnie jest taki po prostu kosiaczek. Brałam sobie dzisiaj białą bluzkę do pracy. Wiedząc o tym, mając w głowie to, Kinga, idziesz później na zakupy, musisz wyglądać jak człowiek. I patrzcie, co zrobiłam. Cała ufajdana. Cokolwiek... Powiem ci, że na nagraniu dobrze, bo tego nie widać tak bardzo. Nie widać tak? No, jest od kawy, od... Jest po prostu, co byś mi nie dał do jedzenia, to ja się wszystkim popam. Jak dziecko. Dziewczyny, dajcie znać, Dawid, obróć się, okręć się. Dajcie znać, jak Dawid wygląda w tej bomberce. To jest za duża. Właśnie, ona jest taka oversize, wydaje mi się, wiesz? Ale nie, kurde, bo one są... Zrobimy tak. Niskie, a to mają być wysokie. Zrobimy tak, Dawid. Dziewczyny napiszą w komentarzu, co o tym myślą. Ale w komentarzu my weźmiemy... ten filmik dodasz, już nie. No, zmontuję go jak najszybciej. Dziewczyny w komentarzu napiszą, co oni myślą, a my weźmiemy, jak coś to się ewentualnie zwróci, co? Fajnie, żeby teraz wziąć? No. Dobra? Ale mi się podoba. Dawid, pokaż mi, jakimi pieniędzmi się teraz płaci. Najlepsze pieniądze. Ale zapłacisz, zapłacisz. Wyobraź sobie, jakieś zdziwienie musi być kasjerki, jak podchodzisz i dajesz takie pieniądze. Nie chcę próbować, bo jeszcze mnie zamkną czy coś. Patrzcie, jakie piękne, oryginalne koszulki możecie znaleźć w New Yorkerze. Wow. Wow. Zastanawiam się, dlaczego ludzie mają teraz taką fazę, że kupują wszystko, co markowe, wszystko ze znaczkiem, z logo i w ogóle. Skoro można sobie kupić zwykły, klasyczny t-shirt, no name, basic, i chodzić takim, to nie, musi być z tym, kurde, logo, nie? Chore. Ale patrz, ja potrafię być za filarem, a ludzie i tak się, kurwa, patrzą. Po półtorej godziny skończyliśmy zakupy w Sandecji. Kurwa, sorry. Ale musimy podejść teraz do Trzech Koron, bo tam akurat jest taka torebka w Deichmannie. A tutaj nie mają na stanie. A z racji, że jesteśmy dwoma samochodami, bo ja przyjechałam do pracy samochodem, Dawid też przyjechał tu samochodem, to robimy tak, że idziemy sobie do Nawojowej. Zostawiamy mój samochód. Do Warszawy, mówiłaś. Do Warszawy, w ogóle mi się pomyślałam, że w Warszawie na parkingu zostawimy. Zostawimy w Nawojowej gdzieś na parkingu samochód i Dawid będzie moim szoferem. Najlepiej. Szofer, tragarz, polecam się, Dawid Klimczak. Tak, Instagram. Dobra. Także ja tutaj przepakowuję rzeczy i jedziemy sobie. No. You have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Oh, gracias. Się przyda, pamiętajcie. Nie bierzcie torebek plastikowych. Wiem, to jest plastik, ale to z wielokrotnego użytku. Pojemna. Tak, pojemna, wystarczy na wiele razy, one są naprawdę zajebiste. Chronimy naszą planetę. Żyjmy przez to dłużej. Bo przez takie właśnie nieumiejętne robienie... Halup jestem. Sorry. Przez takie nieumiejętne robienie zakupów. Nie chcę, wiecie, nikogo obrażać czy coś, ale myślmy i szanujmy środowisko. Idziemy teraz odwiedziny do naszej mamy, do kwieciarni. No, będzie nagrywana. Dzień dobry. Uuu, a co to za dzika? Ale ładnie wyglądasz, mamo. Pięknie. Zbliżenie może jakieś? Nie, że to ja. Pięknie, załóż to okulary, pięknie ci w nich. Wyglądasz tak młodo i tak, patrzcie, wrzesień się zaczął, szkoła się zaczęła. Mama założyła okularki, pięknie, ale naprawdę ci ładnie w tym wygląda. Pani profesor. Nie? To nie jest najbardziej krytyczna osoba, jaką w życiu spotkałam. Nieważne jak się ubiorę,
zawsze mama musi się do czegoś przyczepić. Albo, ale masz buty takie, ale masz bluzkę taką, a te włosy masz takie tłuste, ale ci się za bardzo świeci, za dużo rozświetlacza sobie dałaś. Albo, ale jesteś bloda, Jezus Maria, coś ty sobie te oczy takie zrobia. Mamo! Nie wiem, zapachy z tego. Nie, Dawid? Mówię, że mama jest najbardziej krytyczną osobą, jaką w ogóle w życiu spotkałam. Ale mama jest najbardziej szczerą osobą w twoim życiu. A czasem jesteś za szczera i ta szczerość mnie boli. A ja uważam inaczej. Kiedy nagrywamy założenia na mój temat? Nie, nie będziemy nagrywać. Bo jestem za szczerą osobą. No właśnie, o to chodzi. Widzowie podali mi założenia na mój temat i ja chciałabym, żebyś ty je potwierdzała lub zaprzeczała, czy to prawda, czy nie. Na przykład było założenie, że po pierwsze jestem wredną osobą, a po drugie, że... Nie jesteś wredną osobą, tylko jesteś bardzo... O, pięknie! Widzę, że super, widzisz? I nagramy, słuchajcie, tutaj film powstanie z moją mamą. Albo było też, że pantofluje Wojtka, że Wojtek jest pantoflem przy mnie. Na pewno nie. Widzicie? Słuchajcie, to filmik będzie w takim razie z mamą nagrany, bo ja widzę, że ona się cudownie w tym odnajduje. Mówię sobie... Mamo, nie! Ta, co nigdy nie chciała dawać się nagrywać, to teraz tak pozuje, taka jest pewna. Ja pierdzielę, mamo. Kontroluj miny, kontroluj miny. Przestań, Buda. Nie, 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 ten niestety jest zarezerwowany dla Wojtusia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani. Miłego dnia. Wzajemnie. Dziewczyny, czy stałyście kiedyś włosy kaktusem? Ach, ta gładkość. Pa, mamo. Jednak jeden samochód zostawiamy mamie i jedziemy drugim samochodem. Proszę, dam ci prowadzić. Prowadź. Poczuję się dzisiaj jak gwiazda, będziesz mnie woził. Na ciebie? Nagrywałam cię. Jesteśmy już w trzech koronach i wyobraźcie sobie, ledwo co wjechaliśmy na parking i mój brat już znalazł miejsce. Jest mistrz po prostu. Przepraszam pana bardzo. Dzień dobry. Cześć. Cześć, chodź się przywitaj. Widać mnie. Cześć, co tam bardzo? Dobrze. Cześć. Będziesz na vlogu, ale cię udało, fajnie. Ale super. Pozdrawiam wszystkich fanów. Tak kogo? Kogo? Jakich fanów? Jesteś chory. O, pieniądze chcesz widać? Patrz, dla vloga, za to się wyjmę. To się super. Płaci, nie? A nie, co ty sobie myślisz? Przejdziemy do toalety, trip do toalety, przyjdziemy, tak? Przyjdziemy na kawę, tak? Na pewno. Ale fajnie. Przyjdziemy na kawę zaraz. Pani. Już wyjechaliśmy z galerii drugiej. I teraz wygląda to tak, że odwozi Dawid się sam do domu. Ja zabieram autko. A jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, to chyba zrobimy z Wojtkiem potem. Czemu tak kiwasz autem na boki? Przyjechaliśmy z Dawidem do domu i patrzcie na to. Jest mistrz. Weź go podnieś, Dawid. Nowa moda 2019. A to znaczy, że on jest w ogóle niewzruszony, on to ma w dupie. Hop, hop. To nie będzie znęcanie się nad zwierzętami. Tak. Cześć, jesteś giganie? Jednak jesteś na vlogu! A ja nie jesteś na vlogu. Auuu. Nie dodasz tego, nie możesz tego dodać. Nie podnijmy razem. Co, pozwiesz mnie? Pozwę cię. Nie, poważnie. Jeszcze się patrzysz tak ładnie? A. Dzięki za miło spędzony dzień. Dobra, nie lecę. Do cebulki. Pa! Bye bye. Idę teraz do mamy Wojtka, kupiłam jej puszeczki. Zaniosę. Mama Wojtka odebrała przesyłkę. Ostatnio sobie zamówiłam trochę rzeczy, trochę z Zalando.
Zamówiłam też taką fajną piżamkę ze strony Bohomos. No i ogólnie dzisiaj też pokupiłam trochę rzeczy na wyprzedażach. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym zrobiła takiego hola właśnie, co sobie w ostatnim czasie kupiłam z takich odzieżowo-obuwniczo i torebkowych rzeczy. To może takiego hola dla Was nagram. Tam idzie cebulka. Zbieramy się znowu na zakupy. Patrzcie, wróciła z zakupu i znowu jedzie na zakupy. Ale jedziemy po coś bardzo fajnego dla mnie. Co? A przyjechaliśmy do sklepu z akcesoriami motocyklowymi po kurtałkę dla mnie. Będę miała prawdziwą kurtkę motocyklową. Wow. Kurteczka zamówiona. Będzie jeszcze nowy kask dla Wojtka. Fajnie, znaleźć własną kurtkę motocyklową. Super. Będzie mieć takie same kurtki w ogóle. Warto o tym wspomnieć. Co nie? Tak. Fajnie. Będziemy takie kute kouple. Kute kouple. Chcesz się? Mhm. Nigdy nie rozumiem w sklepach tego. Mamy zwykłe banany, których już nie ma, ale nieważne. I nie są pakowane w nic. Tu mamy banany bio, które są pakowane w folię. Jeżeli ludzie chcą być bio i ekologiczni, to na ta folia. Ja nigdy tego nie zrozumiem. Wzięliśmy sobie nowe smaki Trendy Lunch. To jest bardzo fajna alternatywa, jeżeli nie chce Wam się robić jedzenie albo nie macie czasu. Polecamy. Co nie? Bardzo, tak, i zdrowe. I nie ma tak dużo kalorii. A Andrzej, patrz jak nagrywa. Nie patrzę, bo czytam. Daj tu chłopowi cokolwiek nagrać. Masakra. Pewnie nawet się nie nagrywa. Jesteśmy już po zakupach, przyjechaliśmy do domu. No i co? Mam nadzieję, że ten vlog choć trochę będzie ciekawy. Ale w sumie wiecie co? Poczułam się tak jak na vlogmasach, że nagrywa się ten na przykład vlogmas. Niby wie się, co się będzie robić przez... Niby się wie, co się będzie robić przez cały dzień. Ale to jest zawsze takie mniej więcej spontaniczne, takie typowe daily vlog. Już się tak w ogóle nie mogę doczekać vlogmasów. W ogóle patrzcie jeszcze co zrobiłam, pokażę Wam, jakim jestem amatorem. Mam nadzieję, że coś w ogóle będzie tutaj widać. O, może zrobię tak. Chodziłam poszą ogólnie z tak związaną bluzką, bo Kinga Amator tak się zagadała, tak się zafascynowała bananami, że uwaga, patrzcie co zrobiłam. Tu będzie widać. Popisałam się długopisem. Więc tak jak mówiłam, ja jestem typowym małym dzieckiem. Co mi się da, to ja się po prostu ufajdam wszystkim. Miałam długopis w ręce i ubrudziłam się długopisem. Mam nadzieję, że to się w ogóle spierze, chociaż wątpię w to. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ja lecę rozpakowywać zakupy, bo troszkę tego jest. Jeszcze Wam pokażę, przyszła do mnie dzisiaj ta paczka. I to jest piżamka z Bohomos. Tutaj mam taką gumkę do włosów, słodziutką. I tutaj jest piżamka. Ale jak coś, to pokażę Wam te rzeczy w holu ubraniowym. Jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu, to nagram hol. Oczywiście zapas moich ulubionych wafli kukurydzianych z Santé. Są naprawdę świetne. I wafle kukurydziane są moim zdaniem o wiele lepsze niż ryżowe. Pychotka. Ktoś tu się chce bawić. Patrzcie, jaka jest w ogóle brudna. Wojtek, co ona zrobiła? Nie, powiedz. Weszła do ogniska chyba, trzeba jutro wykąpać. Co Mija? Ej, kurwa, kręci ogonem. No, daj, no daj. No to jest jej. No daj mi troszkę. Jak trzyma. Ja tu przygotowałam romantyczną kolację. Proszę bardzo. A ten mówi, czekam na żarcie. Wiesz co? Przygotowałam kolację. Święto po prostu, ale ostatnio mamy jakoś tak mniej czasu, to postanowiliśmy, że jakoś tak spędzimy fajny wieczór. I to jest taka zdrowa kolacja, można powiedzieć, że zdrowa. Dobra, jest tu prosecco, to nie jest zdrowa, ale pewno całego nie wypijemy. Jakiegoś czasu wprowadzamy sobie kalorie do aplikacji, my akurat korzystamy z aplikacji Jazio przez Y.
I powiem wam, że dzięki temu właśnie, że jem tyle kalorii, ile potrzebuję dziennie, schudłam jakieś 2-3 kg, tak naprawdę bez żadnych ćwiczeń. Wcześniej było tak, że wiecie, jadłam ile mogłam, często jeździłyśmy gdzieś na obiad, brałam zupę, brałam drugie danie, później jeszcze deser i żarłam po prostu tak, że później się nie mogłam ruszać. Teraz jem, powiem wam trochę, jestem pojedzona i bardzo dobrze się z tym czuję, dlatego zrobiłam nam taką kolację, pewnie i tak wszystkiego nie zjemy, bo tego jest dużo. No i co? I puścimy sobie jakiś film. Tym razem ja film wybierałam. Ja wybieram bardzo kiepskie filmy. Mm-hmm. Ten film ma 6 podzieliliśmy się. Podzieliliśmy się, tak. Tym razem ja wybieram film. Jakoś nigdy następnym razem ja, później na odwrót, tak. Jeżeli chodzi o vloga, mam nadzieję, że wam się podobał. To był taki dzisiaj luźny vlog. Nic się takiego wyjątkowego nie działo. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się w następnym filmiku. Pa! Nara. Dupu. Oranżada. Helena. Cudze nie nalewaj tyle aż. Cudze chwalicie, swego nie znacie.